Witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem Ci o błędzie, który popełniacie i który bardzo często psuje Ci cały podryw, wręcz uniemożliwia to, że masz efekty, szczególnie jak jesteś młodą, początkującą osobą, która stara się poznać dziewczynę. To jeśli robisz ten błąd, niestety, ale no praktycznie wykluczasz możliwość sukcesu, jeśli chodzi o relacje z dziewczynami. I ten błąd polega na tym, że poznajesz dziewczynę, ona Ci daje jakąś tam pierwszą, lepszą wymówkę, blokadę. Jestem zajęta, czy tam mam chłopaka, nie mam czasu, cokolwiek. Jak ona ci to mówi, to ty już rezygnujesz, tak? Nie idziesz dalej, nie próbujesz nakręcić tych emocji, nie próbujesz się przez to przebić, tak? Emocjonalnie. Albo zamiast tego wchodzisz w taką logiczną rozmowę z dziewczyną, no a może jednak byśmy się zobaczyli. To oczywiście nie będzie dawało efektu, bo będziesz się koncentrował na czystej logice, na tym, że ty jej coś proponujesz, tak? A skoro ona ci powiedziała, że nie chce, to proponując jej to logicznie, ty ją nagradzasz za to, że ona nie chce, a więc opory, blokady w dziewczynie jeszcze bardziej będą rosnąć. Więc co takiego możesz zrobić, żeby te efekty były? Przede wszystkim skoncentruj się na emocjach. Kiedy dziewczyna ci odmawia, dobrze jest zrobić tak zwany test responsywności, czyli sprawdzić, czy ona jest w stanie o tym zapomnieć, skoncentrować się na emocjach. I w tym momencie możesz zapytać dziewczynę, wiesz co, brzmisz strasznie zaspana. Piłaś dzisiaj kawę? Lubisz kawę, taką słodką, z karmelem, i widzisz. I w tym momencie co ty robisz? Koncentrujesz jej uwagę na smaku, na dobrej kawie, na emocjach, bo jedzenie, dobre smoothie czy słodka kawa to dla wielu kobiet też kojarzy się z przyjemnością. Ona zaczyna się śmiać, tak? Więc ona ma emocje. I prędzej po takim tekście, po takim pytaniu, to pójdzie dalej, będziesz miał efekty, jesteś w stanie przerobić tą rozmowę, niż pytając czysto informacyjnie, a może jednak byś się ze mną zobaczyła, a może jak nie dzisiaj, to jutro. Kobieta to nie jest facet. Ona potrzebuje emocji, żeby się z tobą spotkała, żeby poczuła, że właściwie to spotkanie ma sens. Bez emocji nie ma szans, żeby to poszło dalej i to sobie zapamiętaj. I oczywiście to się tyczy często rozmów telefonicznych, podejść na ulicy, spotkań, randek. Kiedy ci ona odmawia, załóżmy, pójścia do ciebie, zrobienia tego, co ty oczekujesz, pocałunku, to jeśli wchodzisz z nią w logiczną rozmowę, pytasz ją, zrobiłem coś nie tak, a może powinienem to inaczej zrobić? Czemu masz takie nastawienie? Próbujesz to jakby identyfikować te opory, tak? Próbujesz tutaj dostać jakieś wyjaśnienie od dziewczyny. Zazwyczaj nie dostaniesz żadnego wyjaśnienia. Ona ci będzie walić po prostu taką ściemę, że aż to się w głowie nie mieści. Powie ci na przykład, no niestety ja taka jestem i widzisz, i ty z tym nic nie zrobisz. Kobieta zazwyczaj się nie poda prawdziwego powodu. Dlatego to jest takie istotne, żeby starać się ugryźć cały temat od strony emocjonalnej. Ćwicz to. Mówi, że nie rozdaje numeru obcym facetom. Uśmiechnij się, powiedz. A lubisz gorącą czekoladę? A lubisz banany? A zjadłabyś dzisiaj dobrego loda? I widzisz, już taki tekst powoduje, że ona się może zacząć śmiać, że pobudzisz te emocje i ona zapomni o tym, co mówiła, zapomni o tym, że się spieszy i jesteś w stanie wtedy, jak ją tak rozkręcisz emocjonalnie, umówić się, poprowadzić tą znajomość dalej. Natomiast jeśli będziesz się koncentrował na tym tylko, żeby to wyjaśnić, żeby jakoś przejść tą wymówkę, nie poznajesz, ale tym razem poznasz jakiegoś faceta na ulicy, nie ma problemu, ja jestem inny, bardziej wyjątkowy. Widzisz, ty to wszystko tłumaczysz logicznie. I to tłumaczenie logiczne tak naprawdę nic ci nie daje, bo w rzeczywistości ono pokazuje dziewczynie, że ty jesteś niedowartościowany, że próbujesz jej coś udowodnić i kobiety mentalnie to wyczuwają, tak? Nieraz nawet działają tego typu teksty, jak dziewczyna ci mówi, nie mam czasu na rozmowę albo nie rozmawiam z obcymi, kiedy powiesz jej, to dobrze, to uciekaj, tak? I ona wtedy też, niektóre dziewczyny staną, stoją, są zaskoczone, są emocje i rozmowa idzie dalej. Dlatego, że zrobiłeś coś nieszablonowego. Także stosuj po pierwsze te emocjonalne pytania. Po drugie, rób coś nieszablonowego, kiedy ona ci robi wymówkę. Nie dawaj się nabrać na to, nie próbuj tego wyjaśniać. Nie mów do niej, masz chłopaka, to będziesz miała drugiego. To jest idiotyczne. To jest idiotyczne i tylko pokazuje dziewczynie, że ty chcesz na siłę tak naprawdę się z nią umówić. Nie oferujesz nic emocjonalnego, co powoduje, że ona ma ochotę. I oczywiście poprzez to kobieta też no, nie jest tak do ciebie nastawiona, jak być powinna. Także unikaj tego typu tutaj sytuacji i no, najlepiej zrobić coś głupiego, kiedy dziewczyna robi ci opory, wymówki. Nie chce się dać na przykład pocałować na randce. Najlepiej to zbyć jakimś żartem, zażartować.
wiesz co, odsuń się ode mnie, odsuń się ode mnie, odsuń się, odsuń. O, tak lepiej. I tak będziemy siedzieć. I co ci ma powiedzieć, tak? Jesteś nieznośny, jesteś chamski, zrobiłeś coś innego niż większość facetów. Niektórzy faceci próbują pocałować dziewczynę, za chwilę na siłę znowu pocałować, a ty zrobiłeś coś innego. Także zawsze myśl w nieszablonowy sposób, jeśli chcesz dać jej te emocje, zaskoczyć ją. Dlaczego to jest takie ważne, żeby robić coś nieszablonowego? Dlatego, że wtedy się wyróżniasz spośród innych facetów. Większość facetów ma ten sam model gry z kobietą, zachowania i to jest bardzo popularne. Jakbyś się tak przyjrzał, co faceci robią właśnie z dziewczynami, jak się zachowują, to jest wszystko na jedno kopyto. Kiedy próbują pocałować dziewczynę, to ona się, załóżmy, może odsunąć. Pytają ją o pocałunek, ona nie chce, próbują to analizować, rozmawiać, a potem się okazuje, że dziewczyna w ogóle tutaj zaniechała spotkań. Dlatego właśnie, że brakuje tych emocji. Postaw na emocje, a nie na czystą jakąś informacyjną rozmowę, no bo ta rozmowa nie będzie prowadzić do efektów, nie sprawi, że ty się z nią umówisz. To te emocje w rozmowie sprawią, że ona będzie naładowana emocjami i potem sama pomyśli o spotkaniu. Naturalnie poczuje, że spotkanie z tobą jest tą rzeczą, która powinna zrobić. Ale kiedy nie ma emocji, ona będzie się blokować, ona będzie szukać wymówek. Będzie mówiła, że ma chłopaka, chociaż go nie będzie miała. Powie ci, że dzisiaj nie ma czasu. To wszystko jest spowodowane poprzez to, że ona tego nie czuje. Jak rozmawiałeś z dziewczynami, z którymi miałeś super efekty potem w dalszej części relacji, to one pewnie się śmiały, były responsywne, te emocje w rozmowie były. A kiedy tych emocji nie było, no to dziewczyna robiła się coraz bardziej oporna, tak? Im bardziej brnąłeś w taką informacyjną rozmowę, to jej zaangażowanie właśnie wycofywało się z tej rozmowy i nic z tego konkretnego nie wychodziło. Wiem, że już może niejednokrotnie o tym było. Podawałem też różne sposoby na nakręcanie emocji, szczególnie w starszych filmach, ale powiem ci, że często wszyscy kursanci popełniają ten właśnie błąd, tak? Podchodzą do dziewczyny i jak nie wiedzą, co powiedzieć, to albo ją komplementują, albo mówią coś na zasadzie takiego czysto logicznego tekstu i to wtedy nie idzie dalej. O wiele lepiej jest skomentować dziewczynę, powiedzieć coś, co zostanie jej w głowie, tak? Jak ty wyglądasz? Powiem ci, że ty chyba nie przespałaś całej nocy. Masz taką minę, jakbyś była na imprezie, jakbyś miała kaca. Wyglądasz, jakby cię wyrzucili z pracy, tak? Więc często ten komentarz sprawi, że ty jesteś w stanie podkręcić te emocje, kiedy jesteś z dziewczyną, kiedy się z nią spotykasz, zadajesz, rozmawiasz. Także zabawnie komentuj i to też sprawi, że te emocje będą większe niż wtedy, kiedy ty logicznie chcesz z nią wszystko wyjaśnić, porozmawiać. No my faceci jesteśmy takimi logicznymi istotami. Chcemy konkretnie wiedzieć. Jesteśmy zero-jedynkowi, tak? Albo tak, albo tak. Ale tak jak mówię, kobieta potrzebuje do tego wszystkiego emocji, żeby poczuć, zrozumieć. Więc koncentruj się na tym, tak? Nawet jak ona ci robi opory, nie chce się dać dotknąć na randce przed pocałunkiem, obróć to wszystko w żart. Powiedz jej, patrz, tobie się ręka trzęsie, tak? Ty chyba masz Parkinsona. Przesuń rękę. Uśmiechasz się, tak? Ona za chwilę się może też zacząć śmiać. I właśnie to jest ta droga, którą powinieneś podążać, a nie próby przekonywania logicznie. Ta rozmowa nigdy nie powinna być za sucha, taka pozbawiona emocji, drętwa, nudna, mało sensacyjna. Bo wtedy kobieta momentalnie wyczuje, że ty nie jesteś facetem, z jakim powinna się spotykać i będzie ci robić praktycznie zawsze opory. Tyle w tym wideo, natomiast do dzisiaj możesz pobrać mój najnowszy poradnik, szkolenie wideo, najnowsze, jak obchodzić blokady, opory kobiet. Wejdź tutaj, zobacz, do dzisiaj możesz to pobrać. Najnowszy materiał, podaję tam mnóstwo sposobów, jak to robić, przykładów, tekstów, schematów rozmowy, takich case'ów życiowych, kiedy to wchodziło, jak postępować z dziewczyną, jak zagrać emocjami. To ci się może przydać, kiedy przełamujesz opory byłej dziewczyny, kiedy chcesz do niej wrócić, no i w sytuacji, kiedy chcesz poderwać jakąś kobietę, no bo dziewczyny z natury są problematyczne i ty bez takiej wiedzy nie będziesz w stanie się przebić przez jej opory, przez to, co ona mówi, przez jakieś negatywne zachowania. I o tym powinieneś pamiętać. Także zobacz ten materiał, naprawdę masa wartościowej wiedzy, która działa. I nie robiłem takiego materiału stricte o samych właśnie oporach, a tutaj dostajesz masę tej wiedzy. Także to ci jest potrzebne. Jeśli zaczynasz właśnie relacje z kobietami, one ci robią problemy, to ci nie wychodzi, nie masz efektów, ty nie potrafisz właściwie przełamywać oporów, prowadzić rozmowy dziewczyny i tak to właśnie wygląda. Zobacz sam i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!